Hej, ja siemano, jestem Josh from Gaming. Witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj wam pokażę, jak zmienić RAM do Minecraft. Tylko jedną rzecz zrobię. Jak zwiększyć RAM w Minecrafcie, a to tylko robiłem update do antywirusa, więc tam nie trzeba. Z tego już nie trzeba. I tak, jak zwiększyć RAM w Minecrafcie? Wchodzić, otwierać sobie. Tak, dzisiaj wam to pokażę na Crystal Launcherze. Tutaj. I moje konto, jak zrobić sobie właśnie zwiększyć ten RAM. I tak. I tego nie klikacie. Nie klikacie, pozwólcie maszynie wirtualnej Java na automatyczne dostosowanie ilości pamięci RAM. I tak, zanim dostosujecie pamięć RAM, to sprawdzać, to wpisujecie sobie takie coś. Ten. Tak, w przypadku Windowsa 10 wpisujecie sobie ten komputer. I klikacie rzeczy na to i przyciskiem właściwości. Ale jeżeli tak jak ja macie Windowsa 11, ja mam 11, są ludzie co mają 10, bo mój kom właśnie spełnia wymagania. No to tak, też wam pokażę co zrobić. Pierwsza rzecz, wchodzicie sobie ustawienia. System. Informacje. I tutaj macie. Jaki macie procesor? U mnie jest to Ryzen 5 5600X. AMD oczywiście. Pamięć RAM 16 GB. Tak jak to tutaj mamy. Jakie dane mamy? Jak identyfikator urządzenia? Identyfikator produktu. No i tak, i teraz ten. Teraz. No i teraz ten. Mamy takie. Teraz tutaj w launcherze. Teraz, jeżeli mamy Crystal Launcher, to minimalna wartość RAM w megabajtach. Tutaj mamy i maksymalna. I zgodnie z naszą specyfikacją dajecie. Ja polecam 12 GB, jeżeli macie 16. Jeżeli macie 8, to dajecie 6 GB. A jeżeli macie 4 GB, to dajecie 3 GB. A jeżeli macie. Jeżeli macie 2, ale na przykład, ale 2 GB to już tak słabo. Więc kto ma. Dobra, kto ma w 2024 roku 2 GB pamięci RAM? No, nie wiem, nie wiem. Oczywiście to nie jest ważne, jaką macie pamięć RAM, czy macie. Czy DDR4, czy DDR3, czy DDR5. Ja mam DDR4 u siebie, bo Adam używam platformy AM4. Oczywiście tak. Jak kogoś interesuje przelicznik z gigabajtów na megabajty, to 1 gigabajt to 1000 megabajtów. Pół gigabajta to 500 gigabajtów. No i tak, 1 kilobajt to 1000 bajtów. Tak, takie przeliczniki. I też 1 megabajt to 1000 kilobajtów. Jak coś.
Więc taka to ma podpowiedź. Ja wam oczywiście też to dam, jakie wartości polecam. Czy to teraz na filmie wam się wyświetlą, czy to w opisie. Więc tak oto się to robi. I oczywiście tutaj, oczywiście wpisujecie wartość. To oczywiście tą wartość wpisujecie tutaj, maksymalną, minimalną. Minimalną to polecam ustawić sobie na tam jak na połowę z tej maksymalnej. Ja u siebie 12 GB wstawię, czyli 12 000 MB. Te 6000, czyli 6 GB. Wtedy zapisz. Nie pamiętam, jak się to robiło na innych launcherach. Się to robiło na innych launcherach, to ja w ogóle nie wiem totalnie. Krystala używam. Więc oczywiście powiem wam co do launcherów Minecrafta, też ja wam odradzam używanie T-Launchera. Słyszałem, że to wirus jest i nie słyszałem ogólnie dobrych rzeczy o T-Launcherze. Nie wiem, czy ja mówię teraz prawdę, ale ja tak słyszałem, że to ponoć wirus jest i złośliwe oprogramowanie, które dane wykrada. Więc radzę nie pobierać. Więc do zobaczenia, widzowie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.